9 luty, raneczek i dzisiaj zamierzamy wyjechać z Ammanu. Na szczęście się troszkę pogoda poprawiła, przynajmniej w tym momencie nie pada, a za chwilkę mamy ruszać, koło 9. No i jedziemy w kierunku Morza Czarnego, bo sprawdziliśmy na prognozach i tam będzie cieplej, nie powinno padać. Najlepiej jest teraz zupełnie na południu kraju, gdzie nawet może być już do 20 stopni, a tutaj jest w prognozie 3, 5. Nawet mówili, że nocą mógł być śnieg, no nie było, jak widzicie. Ty to chodzi do szkoły trochę poza Ammanem i pojechaliśmy z nim, z jego kierowcą samochodem. On nas zaraz zawiezie gdzieś do drogi na Morze Martwe. Martwe, tak. I stamtąd będziemy łapać stopa. Więc można powiedzieć, że za chwilę zacznie się nasza jordańska prawdziwa przygoda, bo do tej pory no to mieliśmy wszystko zaplanowane, ułożone, a teraz będziemy tak improwizować. Udało się w sumie bardzo szybciutko. Jedziemy gdzieś w kierunku Morza Martwego. Pewnie nie jakiś duży kawałek, bo to w ogóle nie jest daleko, ale przynajmniej jedziemy. A to łapanie trwało, nawet nie łapanie, bo po prostu pan się sam zatrzymał, widział, że stoimy z plecakami, zaproponował, że nas kawałek odwiezie. Chciałem wam powiedzieć, że Dorenda coraz bardziej przypomina Polkę. Zobaczcie, co tutaj sobie schowała do plecaczka. Normalnie wzięła białą żubrówkę na drogę. No dobrze, wypijemy. Nie, to jest po prostu dobra kieszeń na taką butelkę, bo ona jest, dobrze pasuje do plecaka. Jest, pokaż, bo w ogóle to jest fajna rzecz dla podróż, że to jest plastik. Tak. To nie jest szkło, więc... Lżej. Lżej, dokładnie. Załapaliśmy pierwszą podwózkę z Ahmedem w kierunku Morza Martwego. Zjechaliśmy już na minus 315 metrów, jesteśmy w depresji. On tam się zatrzymał na sekundkę, dosłownie nawet nie miałem kiedy kamery wyjąć. Jest taki punkt zero, gdzie od tego miejsca jeszcze droga bardziej schodzi w dół, ale samo morze jeszcze ma być parę metrów dalej. To nam szybko poszło, bezproblemowo. I gdzieś dalej się ruszamy. Tu jest w ogóle cieplej o parę stopni. Zaraz ja już czapkę schowam, bo nie ma sensu jej mieć. Nie pada. Tam jest Palestyna, kawałeczek dalej. Nie mówimy Izrael, mówimy Palestyna. Tak nam zresztą powiedział Ahmed, bo on jest, pochodzi, jego rodzina jest z Palestyny. Sama się zatrzymała. Czy chcą nas gdzieś podwieźć? Zaraz się przekonamy. Where are you going? I mamy stopa. Nie wiemy dokąd, ale jedziemy. W ciężarówce Volvo, ale z Polski pan powiedział. I jesteśmy już przy Morzu Martwym, jedziemy. Za 16 km wyjdziemy, bo będzie tam łatwe zejście do morza i jakieś obok gorące źródła, więc... A wiesz, jak daleko do tych gorących źródeł? A myślę, że tu jeszcze kawałeczek i powinniśmy dojść, także idźmy dalej. No, jest tu pięknie. Tak, jest tu pięknie. Ta dolina, którą teraz się poruszamy, nazywa się Wadi Atum. Atun. Ny. Ny? Tak. Atun. O. Tutaj mamy problemy z wymawianiem nazw różnych takich geograficznych, ponieważ to jest zupełnie inny język. Co to w ogóle oznacza Wadi? No, moim zdaniem Wadi to jest taka dolina, coś takiego jak widzicie. Czy bardziej może kanion? Zobaczcie sobie do przodu. Dolina, kanion, oaza, coś w tym stylu. Jedyne niebezpieczeństwo, może nie jedyne, ale takie dość znaczące niebezpieczeństwo w takich miejscach jest to, że jeśli wyżej zacznie padać, to tutaj może bardzo szybko się podnieść woda i bywały takie przypadki, że ludzie się po prostu topili, bo nie zdążyli wyjść, uciec, wspiąć się gdzieś na te skały. W ciągu parę minut kilka metrów może się podnosić. Nie wiem, czy akurat tutaj, ale ogólnie w takich Wadi. Michalina mówiła, że jak tylko dojedziemy w rejon Morza Martwego, to zrobi się o 10-15 stopni cieplej. I miała rację, nagle słuchajcie, z tej zimy paskudnej, która tam panowała, zrobiło się gorąco. Pochówki już zdjęliśmy,
Ja zaraz ten softshell też muszę zdjąć, bo już czuję, jak się zaczynam pocić. Niesamowite. No, ale bardzo przyjemnie. Chyba zbliżamy się do naszego celu, bo tutaj między kamieniami bucha para, więc chyba to jest to gorące źródło, o którym była mowa. Co, ciepłe? Ciepłe. A zaraz się kąpiemy. Tutaj w ogóle jakby zmiana klimatu, nagle mam poczucie, że jesteśmy w tropiku, tak jest wilgotne i parnie i ciepło. Woda jest ciepła, Dorenda właśnie się tam kąpie. Tak, nie będę jej pokazywał. Zaraz ja się rozbieram. Wymyśliliśmy to w ten sposób, żeby nie moczyć majtek jakiś, nie ubierać teraz kąpielówek, kostiumu, więc się po prostu wykąpiemy nago i ubierzemy sobie te same ubrania, bo i tak za chwilę schodzimy z powrotem w kierunku Morza Czarnego. Spróbujemy się dojść do plaży, ale nie wiem, czy się będziemy kąpać, bo jest duże zasolenie. Mielibyśmy później całą skórę słoną. Można było zrobić na odwrót. Najpierw iść do morza, a potem wrócić nad tą rzeczkę się umyć. No spoko, jakoś to będzie. Zajebista woda! Ciepła! Woo! Zasuwam pod górę. Dorenda już tam jest wyżej, bo zawołał nas jakiś chłopczyk. Nie wiem, czy on jest pasterzem. Taki malutki, zaraz zobaczycie, dojdę tam tylko. No ale wybrał dla nas, powiem wam, taką niezałatną ścieżkę. Znaczy, nie za łatwą, bo ona może jest łatwa widokowo, fajna, ale taka troszeczkę śliska. A oto i Morze Martwe. Troszeczkę się zamgliło i troszeczkę zaczęło wiać, ale nie pada. Spróbujemy może tam zejść. Bo teraz w tej dolince, co byliśmy, były takie nawet miejsca, gdzie można by rozłożyć namiot i zostać na noc, ale jeszcze jest trochę wcześnie, bo jest za 15:03, mamy przynajmniej 3 godziny do zmroku, bez sensu jeszcze chyba się rozkładać, a patrzyliśmy, że jakieś niedaleko, 70 km stąd jest też takie odbicie, gdzie byśmy wjechali może troszkę bardziej w góry. Więc może spróbujemy tam dojechać stopem i tam się gdzieś przespać. Ciepła woda. Nie tak ciepło jak tam na górze, ale jakby słońce świeciło, to by można było się kąpać. Jedyny problem, że tu nie ma prysznicy, więc potem byłoby trochę nieprzyjemnie, podejrzewam. Wszystko tu na twarzy jest pokryte solą, zobaczcie. Znalazłam taki kawałeczek. Albo na przykład kapcie. To trzcina, wszystko jest w soli. A ja jeszcze od siebie dodam, że unosi się tutaj też taki specyficzny zapach, taki jakby właśnie pewnie sól, woda. Fajnie się oddycha, tak czuć, że dobrze to robi dla płuc czy oskrzeli, szczególnie, że ostatnio byliśmy troszkę tacy kaszlący i od razu jest lepiej. Tak, przynajmniej w tej chwili nie kaszlę. Tak, a wczoraj kaszlała strasznie, nie dawała mi spać. No wieczorem. Podobno poziom wody w morzu cały czas się obniża. Będzie coraz więcej plaży i mniej wody, więc jeśli chcecie go jeszcze zobaczyć, to trzeba się spieszyć. Obliczyli, że za 30 lat może być sucho, ale może i będzie wcześniej. Dojechaliśmy do jakiegoś fajnego miasteczka. Tak, Al-Mazra chyba się nazywa. Tak, podwieźli nas i to jest... Jeszcze mamy... Jak tam, gdzie chcemy dojechać, to jeszcze nam zostało 30 km. Coś takiego. One, three dinar. Jedno chyba nam wystarczy, czy nie? Myślę, że tak. Ja widzę takie ciasto, to nie jest to za dużo. Może dwa.
Nie, na początku jeden wystarczy. Tak. Dostaliśmy chlebek za darmo. Jedna sztuka za darmo, za dwie trzeba już płacić. Przynajmniej u nas taka oferta była. Myśmy dostali taką ofertę. Panowie z warsztatu samochodowego zaprosili nas na kolację. Znaczy, najpierw nas, jak przechodziliśmy, zaprosili na herbatę. Po jakimś czasie zaproponowali nam kolację, a myśmy powiedzieli, no okej, zostaniemy na kolacji, ale gdzie będziemy spać, więc czy jest, a w zasadzie zapytaliśmy, czy jest jakieś miejsce gdzieś, gdzie można rozłożyć namiot, no bo kolacja będzie, jak już będzie ciemno. No i powiedzieli, nie ma problemu, tutaj u góry jest taki mały pokoik, w którym właśnie siedzimy teraz i robimy grill, no bo w Jordanii można w pokoju robić grilla. I pokaż jeszcze tę stronę, teraz tak wygląda pokój. Zadymione. No więc zjemy i zostaniemy. Thank you.